Nie, nie mów, że mnie potrąciło. Wstawaj, Trejo. Wstawaj. Patrz, patrz co zrobił. Spagat. No wstawaj. A się pozbierał, kurde. Jaki dobry on jest. Czekajcie, nie zostawcie mnie tutaj. Hejo, hejo, a tu Trejo. Cześć wszystkim ludziska, witam was na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Armę 3. To jest dodatek King of the Hill. Dużo nie będę mówił, to znaczy będę mówił cały czas, ale wszystko zobaczycie najlepiej w trakcie. Kurczę, nawaliło ich tam. Więc tak, mamy co? No nic, mamy zamknięty samolot. Niestety. Ludziska, wygląda tak, że chyba mamy dwie albo nawet trzy frakcje, które walczą między sobą cały czas. Tam jest, widzicie, taki żółty znacznik. 3 km, 100 metrów, no mniej więcej. Tam się odbywa cała walka i wojna. Tutaj w tym miejscu odradzamy się i możemy sobie dokupować różne rzeczy. Czekajcie, nie, tutaj ten pan sprzedaje to, a my chcemy na przykład ubranka. Dobra, panie, pokaż, co byś mógł nam, nic nam nie może. O, czekaj, kolego, udajesz tu. Wsiadam. Dobra, jedziemy. Więc takie tam kupujemy różne rzeczy. Możemy sobie zrobić tutaj widok od pierwszej osoby, od trzeciej osoby. Grafika jest przepiękna, chociaż u mnie jest na minimalnych. Ale wiecie, jak dam na przykład wybrać automatycznie, jak dam wybrać automatyczne ustawienia graficzne, to mi wszystko daje wysokie. Więc nie wiem, to jest grane do końca. Armę 3 mam od chyba, no już ponad rok. Kilka dodatków sobie tam grałem, a dzisiaj, właśnie dzisiaj rano stwierdziłem, że sobie odświeżę tą gierkę i zrobię z tego serię. Mam nadzieję, że wam będzie się fajnie oglądało. Akcje, cały czas coś się dzieje, może, no nie wiem, czy z mojej perspektywy wam się będzie podobało to, ale będę starać się walczyć z innymi. Zbieramy tutaj kasę, jak widzicie w prawym rogu mamy hajs $10,600. Mamy też ludzi, co znajdują się w pojeździe, w samolocie. Mamy perki, tam gdzie jest medycy napisano, to jest perko jakieś tam. No i na dole mamy ta szósteczka i 2355, to jest, wbijamy sobie level. Im większy level, tym więcej, tylko inne rzeczy będziemy mogli sobie kupować. Oczywiście lepsze bronie, lepsze tam lornetki i takie tam różne dziady. Dobra, panie, leć tam, bo długo to trwa, można sobie tak odpalić. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja wam mówię, to jest minimalne ustawienie graficzne. A co by było dopiero na maksymalne? Piękna gra, pięknie wygląda. Kurczę, żałuję tylko, że wcześniej nie zrobiłem z tego serii. Co robimy? To jest to właśnie miejsce. To jest ta wojna. Czekajcie, no dobra, my jesteśmy niebieskimi. Tam są czerwoni, a zielony to kto? Dobra, odpalaj tego. Ew. Dajesz. O, fuh. Panie, już myślałem, że nie mam spadochronu. Wybaczcie mi za tą panikę. O, już nasi siedzą na tym. Dajesz. No przecież, kurczę. Właśnie tutaj trzeba wylądować, żeby się nie zabić. W krzakach może ktoś siedzieć. Zobaczymy, czy pierwsza akcja Trejo będzie udana, czy nie. Lecę oczywiście do pierwszego budynku, żeby się schować. I tam może ktoś siedzieć. Jest tam ktoś? Nie wiem, czy to nasi, czy nie. To są nasi. A czekaj, tam kto wylądował? To chyba on. Dobra. Idziemy jak najbliżej do punktu, bo będziemy dostawać hajs i expa. Gdzie on jest? Kurczę, panie! Jak spanikowałem, jak mi wyleciał! Dokładnie. Dobra, ludziska, więc tak to jest, tak to wygląda. Dostałem. Możemy tutaj jeszcze zaczekać, żeby ktoś mnie uratował. Pojawi się taki znacznik fioletowy chyba, że ktoś idzie mnie ratować, ale raczej nie. Szkoda tylko tego czasu. Ale nic, oczekam jeszcze kilka sekund i zobaczymy. No nie, bo dużo, no, jestem nie pierwszy. Chyba ten gość porobił. Dobra. Idą, czy nie? Dobra, ludziska, lecimy. Respawn i nie ma na co czekać. Pierwsza akcja nie powiodła się. 100 dolców dostaliśmy.
Helka. Kolejna. Nie ma tutaj skakania. Dobra. Kurczę, panie. Ale żeś masz ten pan. Masz pan ubranko. Jakiś sniper. Ghost Recon. Dobra, ludziska, widzimy się na miejscu. Bo to wiecie. Dużo czasu zajmuje to transportowanie. Hejoszki. O panie, co żeś zrobił? Zaraz wymiotuję. Chłopie, nie rób tak więcej. Dobra, ludziska, tak wygląda mapa. Jest przeogromna. Tutaj chyba wszystko się odbywa. Aha, tak. My jesteśmy tutaj. A cała sprawa... O kurczę. Cała sprawa tutaj się odbywa. Tutaj jest obóz przeciwnika. To jest przyczyna obrót. Jakoś tak. To jest nasz? Tak mi się zdaje. A to jest przeciwnik. Tam. Tu. A tutaj odbywa się cała wojna. Dobra, jedziemy. Nie ma co przedłużać. Wiecie, coś tu leci. O, bo pójdę ciężarówką, pojadę. Idziemy. Jedziemy. Tak to wygląda. No pięknie, prawda? Mamy tu światła? Nie mamy światła. Nie ma nic, nic tu nie ma. Dobra, jedziemy tam. Fajnie się jedzie, jeszcze by jakaś muzyczka się przydała. Graficznie wygląda naprawdę zarąbiście. No dobra, jesteśmy już w miarę blisko. Powiem wam, jest... To przypomina Euro Truck Simulator. Tylko na wojnie. Pod odstrzałem. Wszystko się pali, wiecie, pociski lecą. Opa! Opa, opa! Rozjechałbym kogoś, ale wiecie. Spróbuję tam się włamać. Może mnie nie dojadą. Kurczę, to by czołgiem tu wjechać fajnie by było. Znając życie, zaraz mi jakiś sniper wyskoczy na plecy. Zrobi mi Ghost Recon i takie tam. Kurczę, jakieś bazy. Dobra, panie. Wyskakuj. Wyskakuj. Kasę. Czujemy sobie, czy tutaj nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, co ja robię. Tu jest sniper. Nie! Porobił mnie! Kurczę, w tym samym miejscu się skampił. Co za gość! Nie! Trejo po raz drugi ginie. Dobra, widzimy się za chwilę. Dojadę go. Come on, guys. We got to do this again. Dobra, lecimy. Kolejna próba zabicia snajpera skitranego gdzieś tam. Z czymś tam, coś tam i w ogóle. Szpanie, to jakiś zombiak. Panie, to by medyk się przydał. Jakś masz skórę jakąś zieloną. No ten jakiś, kurczę, Chewbacca z Star Warsów. Tutaj Chewbacca, zombie, no i tam dwóch normalnych, no i ja w sumie. W poszukiwaniu przygód widzimy się na miejscu. może nie zabije nas znowu ten sam snajper. Lecisz, Treju! Otwieraj spadochron, czy tam, co ty tam masz? Czekajcie, gdzie ten sniper był? Ja go dojadę. Czekaj, panie Trejoszki. Pan Bożki. Jakiś tam chciał przyjechać naszego.
No, faktycznie jest tam. Chyba będzie chciał mnie dorwać. Tak mi się zdaje. Ale płonę. Czekajcie, gdzie on tam? Kurczę. Dobra, ja idę po tego snajpera, muszę go dojechać w końcu. Nie wiem, czy to tu... Już! Aha, z tego nawala. Zwierzę. Co za skubaniec. No i zaraz będziemy próbowali uciec jakoś. W ten sposób. Dawaj, dawaj, Trejo. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Agent. Agent Trejo. 007. No nie, dobra. Ten 007 już był. Daj, szybko, szybko, szybko. Szybko. Czekaj. Run. No bo nie, tu zginąć po raz kolejny. Idę po tego snajpera. To jest osobiste. Ten tylko jeździ, rozjeżdża ludzi. Kurczę, bek. Nie! Co to było? Nie mówisz, że tu jakiś samolot wywalił. Dawaj się. Co to było? No dobra, niech on będzie. Kolejny dead. Nic, wszystko jeszcze przed nami. Chyba nie dojadę tego snajpera. O panie. Nowy transport. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Jak nie pokażę wam, że zabijam, to przynajmniej pokażę wam, jakie są piękne tutaj transporty, widoki i w ogóle. Kurczę, panie, GPS-a tam masz. Uuu, kamera cofania. Niesamowite. Też takie chcę. Watch, no, don't land, dude. Don't try to land. Dobra. Please, no. Co się patrzysz na mnie? Fuck you. No, dokładnie. Sam się tego pal. Kurczę, wygląda to naprawdę. Jeszcze sobie... O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kurczę. Fajnie. Idziemy, żeby po raz kolejny zginąć. Fuck you so much. Aha, to nie, on z nami nie jedzie. Ja myślałem, że on z nami jedzie i ten, co obok siedzi, tak mówi do mnie, ale to nie on. No nic. Kurczę, tak bym chciał tego snajpera dojechać, ale... Bo ja przynajmniej wiem, gdzie on jest, w jakiej okolicy. Wiecie, to pewnie nie jestem pierwszą osobą, która trafia na niego. Kawał drogi jest do tego. Ja najpierw myślałem, że tam już ktoś jest, że oni to bronią, a my musimy jakby napadać. Ale to nie, my mamy taką samą odległość pomiędzy bazą a tym miastem. I kto wbija, przejmuje sobie wieżyczki, no wiecie, wieżyczki, te wieże duże. No i tam siedzi, się kampi i nawala we wszystko i zdobywa hajs. No nie mów, że tutaj ktoś się kampi. To? Masakra. Nie, nie mów, że mnie potrąciło. Wstawaj, Trejo. Wstawaj. Patrz, co zrobisz. Szpagat. No wstawaj. Ha, się pozbierał kogoś. Jaki dobry on jest. Czekajcie, nie zostawcie mnie tutaj. No nie, dobra. Jedziemy, panie. Kurczę, to było do... Łóżuś, jak się wystraszyłem. No jedziesz, dajesz. A, no nie ma wszyscy. Nie ma wszyscy. Wszystkich nie ma. Co, kolejny jakiś tutaj niedorobiony siedzi tak daleko od tej bazy? Nienormalny. Chciał mu się tu jechać, czy tam iść na piechotę? Nie wiem. Nie wiem, jak on tu... Jak on tu wszedł? Przyszedł. Dobra, hamuj, panie. No znowu zaraz wpadnę na tego snajpera, dostanę wylewu i więcej nie będę krał.
wszystko przez tego snajpera. This fucking game, man. Never. No gdzie jedziesz? W sam epicentrum. Kurczę. Jesteś nienormalny, niepoważny. I się zaraz zatrzyma pod wieżą. Dobry z ciebie gość, co? No nie, jeszcze mój mnie potrącił. Czy to nie mój? To nie mój. Wstawaj, Trejo. Wstawaj! Szybko, wszyscy myślą, że zginąłem, a ja nie zginąłem. Nubek. Nubek, typek. Dawaj, Trejo, szybko. Szybko się czołgaj. Szybko, szybko, szybko i zamykaj za sobą drzwi. Nie ma nikogo w domu. Nie ma nikogo w domu. Jak mnie znowu dojedzie jakiś snajper, się popłacze. To se popatrzę i to się popłacze. Nie, gdzie? Z której strony? Skąd? Aha! Wiem skąd. Dobra, to ja. Damy radę. Damy radę, zobaczysz. Nie! Gdzie on jest? Gdzie on zniknął? Nie wierzę w to. Jak to się stało? Wy to widzieliście? No nie, no kurczę, znowu nawalam. To jest niepoważne. Znowu nawalam w gościa, on mnie zabija. No przecież to jest nie do wiary. Nie wiem, co jest grane. Chyba mam za sobą broń. Trzeba sobie jeszcze pokombinować z zakupem nowej broni, bo to co ja mam, to jest jakieś naprawdę niepoważne. Biegnę, 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 dajesz, panie. O, wchodzę. Kurczę, jak pan prezydent. Hehe. Patrzcie. Jakiś kurczę tego. Inny. A już wszyscy. Dobra, ludziki. Widzimy się tam. Chyba, że coś ciekawego znowu się wydarzy. Chyba, że znowu zginę. No nic. Staram się. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Teraz tylko trzeba dobrze wylądować. Dobra, lecisz pan. Lecisz! Otwieraj tego swojego... spadochrona. Mam nadzieję, że to nie we mnie już nawalają. Pamiętajcie, ja nie mam celownika. Trzeba sobie jeszcze zrobić na ten celownik. Tu nikogo. To, że tam ktoś siedzi, kurczę, boję się tego. No nic, musimy jak najbliżej do tego. Wiecie, miejsce przeznaczenia. Czekajcie, tam można chyba kogoś uratować. Nie wiem, czy daleko jest, czy nie. Zabiję go dzisiaj, czy nie? Chyba tak. Kurczę, ludziska, pierwszy dead. Pierwszy kill. Coś tam ma premium. Nie mam premium. To ten biedak. Nie stać mnie na... Kurczę, no skąd on wiedział, że tam jestem? Euro Truck Simulator 8. Go, go, go. Ostatnia akcja w tym odcineczku. Bo wydaje mi się, że znudziło wam się tego. Mamy nic. Mam nadzieję, że nie. Dajesz, gaz do dechy. Kurczę, nawet w lusterkach wszystko ładnie widać. A to tak, między innym. 2 kilometry. Druga. Trzecia. O, tak.
taki widok można mieć tu. Lusterko sobie popatrzeć. Szkoda, że sklepu nie ma, bo bym kurczę wszedł po jogurcik. Po jakiś kefir. Oj, dobry kawał drogi. Mógłbym coś tam przewieźć. Czekajcie, coś tu jest? Nie, myślałem, że to jakiś gość, a to kamyczek. Kamyczek. Unbelievable. Co to było? Ja po prostu nie wierzę, gość siedział tutaj, czekał z tym, z wyrzutnym rakiet. Dobra, ludziki. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Army 3, dodatek to jest King of the Hill. Mam nadzieję, że wam się podoba. To dajcie, komentujcie, subskrybujcie i zobaczymy się w kolejnych odcineczkach. Pa, pa.